Dzień dobry Państwu, nie magister Zarzycki z własnego domu. Ja czekam akurat na uczniów, którzy przyjdą, żeby ich uczyć, no maturzyści, którzy nie pozdawali matury. Jeszcze mam parę minut, więc dosłownie tam 3-4 minuty powiem Państwu o pewnych sprawach. Ja ostatnio poświęciłem 3 odcinki mojego nie magister TV na opowiadanie o uczniach, których no, wyuczyłem do takiego dosyć wysokiego poziomu matematyki. Natomiast w wielu wcześniejszych odcinkach mówiłem o tej swojej świetlicy dla biednych, dla dzieci z biednych rodzin, z trudnych rodzin. I to jakoś tak razem się nie komponuje być może w Państwa głowach. I więc ja chciałem powiedzieć, że dla mnie te sprawy łączą się razem. Dlaczego? Dlatego, że taka świetlica, którą ja chciałem prowadzić i którą prowadziłem i którą będę prowadził, dlatego, że ja zmuszę tych ludzi, którzy blokują ją do tego, żeby ustąpili ze swojego stanowiska. Bo ta świetlica jest potrzebna obu tym kategoriom dzieci i młodzieży. I tym, którzy mają wybitne osiągnięcia w nauce, i tym, które mają bardzo słabe wyniki nauczania, bo pochodzą z rodzin, gdzie po prostu o to się nie dba lub nie ma takiego zwyczaju. Dlaczego tak jest? No, dla tamtych dzieci, tych z trudnościami, no to jest sprawa oczywista. A dlaczego jest potrzebna dla tych dzieci, które przewyższają program nawet o kilkanaście lat czasami w nauce matematyki? Otóż, proszę Państwa, takie dziecko, które ma wybitne osiągnięcia w matematyce, które wygrywa jakieś tam konkursy, które jest ciągle chwalone, które jest tam na piedestale, to zagrożeniem największym jest po prostu woda sodowa, tak mówiąc krótko, że może uderzyć. No, czyli wiedzą Państwo, no po prostu kogoś jak się ciągle chwali, jak jest nagradzany, jak jest ciągle najlepszy, no to i jak to się mówi, odbija mu czasem palma. Ja też należałem do takich uczniów, którzy byli dobrzy w szkole, którzy tam jakieś osiągnięcia mieli, więc znam to zjawisko z autopsji. No, mnie czasami, znaczy może tak bardzo mnie nie odbijało, ale mało brakowało czasami. I musiałem się zetknąć naprawdę z ludźmi bardzo dobrymi z matematyki, którzy byli lepsi ode mnie, żeby mi to troszkę, te różki moje podciąć. A spotkałem się z takimi ludźmi, jak byłem na jakichś konkursach matematycznych, takich już ogólnopolskich. Natomiast o co mi chodzi? Po prostu te wybitne osiągnięcia w nauce, sukcesy, wielka wiedza, którą się uzyskuje, po prostu musi czemuś służyć. I nie może służyć temu, żeby ta dany uczeń, który jest jeszcze młodą osobą, był ciągle chwalony, nagradzany i tak dalej, żeby on się uczył po to. Nie, najlepiej, jeżeli on się uczy, dlatego, że to jest ciekawe, że on to lubi, a ponadto, że to jest przydatne, że to może w czymś pomóc. No a w czym pomóc? No właśnie pomóc w pracy z dziećmi, które mają problemy w nauce. Więc ta moja świetlica w planach ma gromadzenie i jednego rodzaju dzieci, i drugiego. I po prostu te dzieci, które będą wybitne w nauce, będą pomagać dzieciom, które mają trudności w uczeniu się. I nie, to są nie tylko moje plany, ale tak było. Dlatego, że na przykład Wojtek Olejniczak, z którym były tam już dwa wywiady na tej mojej Niemagister TV, który, przypomnę Państwu, zdobył piąte miejsce w takim konkursie matematycznym ogólnopolskim i w wakacje pojedzie, już nie pamiętam, chyba do Francji na takie międzynarodowe zawody. Jak również i ten Igor, który, z którym kręciłem odcinek no, wczoraj, to oni przychodzili do tej świetlicy. Jeżeli chodzi o Wojtka, to on sporo pomagał tam już właśnie takim dzieciom z trudnych rodzin. Po prostu rodzice uważali, że to jest pożyteczne dla niego, że po prostu nawet to pomaga jemu samemu w nauce, dlatego że jak się tłumaczy coś komuś innemu, kto jest słaby, to wtedy lepiej się samemu dany temat zaczyna rozumieć. To wielu naukowców, wielu profesorów o tym wspominało, że dopiero jakąś tam teorię zrozumieli dobrze wtedy, kiedy zaczęli na przykład ją tłumaczyć swoim studentom albo komuś innemu. Po prostu człowiek sobie musi pewne rzeczy uporządkować, jakoś przemyśleć głębiej, jeżeli tłumaczy coś komuś innemu. A ponadto nawet nie chodzi o samo tłumaczenie matematyki, ale taki wpływ wychowawczy. No, co innego, jeżeli się dziecku, które jest przyzwyczajone do złych rzeczy, mówi mu się, że tego nie rób, a co innego, jeżeli ono widzi, że ktoś inny w jego wieku tak się nie zachowuje. A ten ktoś gra z nimi w bilarda, w tenisa czy w szachy. Na przykład Wojtek Olejniczak nauczył grać w szachy wiele dzieci, bo on sam dobrze gra w szachy. Grał też w bilarda, no pomagał w matematyce, to jest oczywiste, pomagał z innych przedmiotów, bo on jest dobry z wszystkiego. Zresztą ci moi uczniowie, którzy z matematyki byli bardzo dobrzy, to oni byli dobrzy z wszystkich przedmiotów. Rafał Pragarz, którego uczyłem kilka lat temu, który wygrał konkurs ogólnopolski z matematyki 2 i to jeszcze jedną albo dwie klasy wyżej, tego nie pamiętam, to on równocześnie też wygrywał konkursy z angielskiego, takie powiatowe, z innych przedmiotów.
również. No proszę Państwa, na tym skończę, dlatego że zdaje mi się, że ktoś tam już do mnie przychodzi na lekcję. No może tylko jeszcze takie jedno zdanie, że u żadnego z tych uczniów nie zauważyłem ani śladu jakiejś zarozumiałości, arogancji. Po prostu oni byli dobrzy, ale to było takie naturalne no, dla nich. Oni się tym nie popisywali, ani nie szczycili i nie byli zarozumiali. No muszę proszę Państwa kończyć, dlatego że zacznę nowe zajęcia dla mnie dzisiaj.